Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj kolejny film o skalpowaniu, ale z dwóch powodów chcę Wam go pokazać. Po pierwsze, odezwała się do mnie i jestem zaskoczony, ale też mile zaskoczony. Jedna, nie mogę Wam powiedzieć dokładnie nazwy ani żadnych innych danych, jedna ze służb mundurowych i przysłała mi do skalpowania swój procesor. Jest to Intel i7-7820X. Będziemy go dzisiaj skalpować, ale nie to jest głównym powodem tego filmu. To Wam powiem, podaję tylko jako ciekawostkę. Będziemy zakładali na ten procesor miedziany IHS. Dlatego poprosiłem ich o zgodę na nagranie tego materiału. Wyrazili zgodę pod warunkiem, że nie zdradzę żadnych danych a propos nazwy i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę Wam powiedzieć po prostu, kim oni są. Po prostu jedna ze służb mundurowych. Dlatego będziemy zakładali dzisiaj tego IHS-a i dlatego będziemy robili trzy testy. Pierwszy test zrobimy na ustawieniach stokowych, to znaczy na ustawieniach stokowych, na podkręconym procesorze, ale na fabrycznym IHS-ie, czyli z fabrycznym glutem, z fabrycznym IHS-em. Zobaczymy, jakie temperatury ma. Potem zdejmę IHS-a i położę ciekły metal na rdzeń. Nie będę przyklejał IHS-a i zrobimy test, jak to wypada z po prostu ciekłym metalem zamiast glutu pod standardowym fabrycznym IHS-em. I trzeci test, który dzisiaj zrobimy i Wam pokażę, założymy na koniec ten miedziany IHS. I zobaczymy, czy warto w ogóle inwestować w miedziany IHS. Co prawda on jakoś kosmicznie drogi nie jest. Z tego co pamiętam, kosztuje chyba $40. Czy warto go zakładać? Czy też wystarczy po prostu zwykłe oskalpowanie i położenie ciekłego metalu pod fabryczny IHS. Sam jestem ciekawy, bo jeszcze miedzianego IHS-a nie zakładałem na procesor Intela 7820X i zobaczymy, jak to będzie z temperaturami. Także do tego warsztatowego, technicznego odcinka serdecznie Was zapraszam. Ustawienie mamy 4300 MHz na wszystkich rdzeniach na napięciu 1,17V ustawione w BIOSie. Troszeczkę płyta sobie żongluje tymi napięciami od 1,160 do 1,180. Chociaż load line calibration jest ustawione na stałe, no ale ta płyta tak ma. I temperatura po 4 minutach testów to już jest 98 stopni. 4300 MHz, więc jest już grubo. Za chwileczkę będzie throttling, szczególnie, że no, powinienem jeszcze to testować koło 6 minut, ale nie będę męczył tego procesora. Chodziło o zbadanie temperatur. Zobaczmy tylko jeszcze temperatury otoczenia, żebyśmy mieli porównanie. ...23,2 stopnia. I tyle zapisuje. Otoczenia 23,2 stopnia, natomiast procesora 98 stopni zapisuje. Tyle się w tym momencie pojawiło i nie będziemy go dalej męczyć. Filmów ze skalpowań widzieliście już dosyć sporo na moim kanale, dlatego puszczę Wam to w timelapsie, to skalpowanie tego procesora. Potem oczywiście spotkamy się na pomiarach temperatur. Zobaczymy, jak będzie się on sprawował. Ze zdjętą czapką, ale z ciekłym metalem już pod czapką. Natomiast czapka, jak mówiłem, nie będzie klejona, ponieważ potem będziemy zakładali miedzianą czapkę, żeby mieć porównanie, czy faktycznie coś ta miedziana czapka daje. Jeżeli tak, to ile daje? MHz mamy ustawione, 76 stopni, 5 minut testu, napięcie 1,170, 1,68, 1,188 najwyższe, skacze sobie troszeczkę i temperatura otoczenia, żeby nie było, 23, zaświecę Wam, 23,5 stopnia, 23,6, no 23,5 stopnia powiedzmy, że jest, uśredniając.
Tyle zapisujemy, 76 stopni, temperatura procesora 23,5, czyli w sumie nieduża różnica, 0,3 stopnia Celsjusza, natomiast na samym procesorze różnica już znaczna, bo 22 stopnie. Dobra, to co, ściągamy i zakładamy miedziaka. Tak, moi drodzy, wygląda procesor po zdjęciu czapki, w którym już jest ciekły metal, przynajmniej tak powinien wyglądać. Widzicie, dobrze zrobiony skalp, praktycznie dobrze położony metal, praktycznie nie rozlewa się wokół rdzenia. I tak to powinno wyglądać, moi drodzy. Tu oczywiście od odklejenia, bo odklejało się troszeczkę na skos, więc z jednej strony się bardziej przykleiło, z drugiej mniej. Ale generalnie trzeba to teraz będzie usunąć. Oczywiście nie kładziemy nowego IHS-a na tym metalu, który już był wykorzystywany. To nie jest zdrowe. I będziemy kładli miedziaka. Miedziak jest bardzo ładnie wypolerowany od góry, więc tutaj tak, nie trzeba żadnej polerki robić. Oczywiście wyczyszczę go jeszcze. Od spodu też go wyczyścimy, chociaż od spodu jest bardziej taki matowy. To dobrze, że jest matowy. Dobrze, że jest matowy, bo to pomaga ciekłemu metalowi przyczepić się do powierzchni. Także tutaj plus za wykonanie. Jak wygląda sytuacja, moi drodzy? 4300 MHz, temperatura 76 stopni, czyli tyle samo, co w przypadku IHS-u standardowego, fabrycznego. Napięcia takie same, 1,188 maksymalne i tutaj sobie skacze od 1,168 przez 1,17, 7,8 i tak dalej. 76 stopni, więc uzyskujemy taką samą temperaturę, z tym, że temperatura otoczenia to jest 24,1 stopnia, więc jakieś różnica może być około pół stopnia temperatury delta pomiędzy zwykłym IHS-em, ale zaraz Wam jeszcze coś powiem, a tym miedzianym. No dobra, to teraz szybkie podsumowanie i powiem Wam, dlaczego tak, a nie inaczej. Największa różnica w temperaturach była oczywiście pomiędzy procesorem przed skalpowaniem w ogóle i po oskalpowaniu z fabrycznym IHS-em. Po założeniu tego miedzianego IHS-a ta temperatura delta, popatrzyłem dokładnie, wynosiła mniej więcej niecały 1 stopień, to było 0,7 stopnia. Dlaczego tak, a nie inaczej? IHS miedziany jest cięższy od fabrycznego o 5 gramów. Fabryczny waży 25 gramów, miedziany waży 30 gramów. To jest akurat na plus, ponieważ jest więcej materiału, więcej miedzi, która o wiele lepiej odprowadza ciepło. Producent deklaruje, że te różnice w temperaturach zależą od wielu czynników, między innymi od rodzaju fabrycznego IHS-a. Tak samo jak procesorowi nierówny, a propos podkręcania i zbicia temperatur po skalpowaniu, bo jeden zejdzie 6 stopni, inny zejdzie 12, jeszcze inny prawie 20. Tak samo każdy IHS jest inny, mówię o tych fabrycznych. Jeden jest wykonany lepiej, jest bardziej gładki, lepiej spasowany, drugi jest troszeczkę gorzej wykonany i to też właśnie zależy od fabrycznego IHS-a, jak dobrze udało się Intelowi go wykonać. Producent deklaruje te różnice temperatur pomiędzy, nie deklaruje, a mówi o tym, że mogą być te różnice temperatur na korzyść miedzianego mniej więcej 2 do 3 stopni. To nie jest dużo, oczywiście dla osób PC Master Race'ów, którzy walczą o każdy stopień, na pewno będzie to niezły wybór, szczególnie, że on, ten IHS miedziany nie jest aż taki drogi, tak jak mówiłem, kosztuje chyba 30 czy 40 dolarów. Można go kupić na eBayu. No cóż, spodziewałem się, że chociaż ta różnica wizualna, w sensie w HW Info, nie delta temperatur, a w HW Info będzie o 1 stopień, więc moglibyśmy zbić około 2 stopni, natomiast zbiliśmy niecały 1 stopień. Dla jednych to jest mało, dla innych jest to dużo, dla tych, co walczą o każdy stopień temperatury mniej na procesorze. Niemniej jednak takie coś istnieje w przyrodzie, takie coś można kupić i takie coś można zamówić. Prawdopodobnie niedługo będę chciał mieć te IHS-y miedziane w sprzedaży. Jeżeli tak będzie, to prawdopodobnie również zrobię o tym krótki film, a na pewno dowiecie się o tym na moim Facebooku, więc zachęcam również do śledzenia. Wszystkie social linki do moich stron, jak zwykle w opisie pod filmem. I to tyle, moi drodzy. Dziękuję serdecznie panom, którzy wyrazili zgodę na realizację tego filmu z
jednej ze służb mundurowych, do których ten procesor niedługo powędruje i nie wiem w sumie, co oni będą na nim robili i chyba nie chcę wiedzieć. Także dzięki serdecznie panowie za zgodę i no cóż, dziękuję wam za oglądanie tego technicznego, vlogowego materiału, kolejnego o skalpowaniu, ale tym razem z troszeczkę innym miedzianym IHS-em, który zastępuje ten fabryczny, intelowski. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Do zobaczenia w Videoblog Tech.